Witam na kanale iChallenge. Już za chwilę pokażę Ci, jak zagrać piosenkę Ole Ole. Jest teraz lato, sezon piłkarski i może ta piosenka Ci się przydać, a więc pokażę Ci, jak zagrać prawą ręką Ole Ole. Zaczynamy! A więc zaczynamy od początku piosenkę Ole Ole. Będziemy używać do tego kciuka. Zaczynamy od tutaj, od nuty E, czyli szukamy dwóch czarnych klawiszy i pod spodem jest E i najlepiej zagramy ją kciukiem. Następnie trzecim palcem kierujemy o, czyli tutaj jest pierwszy kciuk, trzeci idzie tutaj między dwa czarne, to jest G, czyli E, trzeci zagramy G i potem wracamy znowu z powrotem po kolei do E. A więc gramy E kciukiem, teraz G i znowu E, znowu i wracamy na C. I znowu będzie E, D tutaj i powtarzamy D, E i to samo. Pierwsza część, a później gramy to samo brzmienie na tutaj na dolnej części akordeonu, czyli może będę musiał kamerę dać trochę niżej, czyli gramy C, ale nie tutaj, nie to C, tylko o tutaj. Ale zanim zaczniemy to C, to musi być krótki wstęp, czyli kciukiem, o tym kciukiem gramy brzmienie A. Czyli to jest tak. F, E, F, przepraszam, G, możemy zakończyć inaczej, czyli oczywiście to zakończę na setki razy, ale główna melodia wygląda właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że było to w miarę widoczne i pomocne. No i mamy kolejną piosenkę. Zapraszam na kolejny odcinek iChallenge. Do zobaczenia!